wants to read you a letter, and those words will tell you I'm better. Would you believe in them? Would you believe in us right now? Would you believe in love? Would you believe in trust right now? Sunshine don't appear in my sky, and I'm tired of wondering why. You got me so gone, you got me so high, baby. You got me so low. Your life takes a hold of me. Your body takes control of me. Your love lies around my brain. Like, oh, if I was to go to your house, girl, and tell you that I'm feeling down, girl, would you help me up or would you leave me down like that? Cause I just wanna know if you're really down like that. Sunshine don't appear in my sky, and I'm tired of wondering why. You got me so gone, you got me so high, baby. You got me so low. Your life takes a hold of me. Your body takes control of me. To the light, just us now, baby. I'll give you anything you want. I'm sure that pretty soon I'll be your only queen now, baby. I'll give you anything you want. Honey, let us hit the moon. Travel to the light, just us now, baby. I'll give you anything you want. Yeah. Young love takes a hold of me. Your body takes control of me. Your love lies around my brain. Like, your love takes a hold of me. Your body takes control of me. Trade a heart for heart that will never be whole together. If we trade a heart for heart, then our souls will be lost forever. So I'll never let you go. Never let you go. I'll never let you go. Never let you go. Heart for heart, then our souls will be lost forever.
Jak to szybko wczoraj nam minęło, prawda? Już mamy drugi dzień European Masters. No patrzcie, jak przy dobrej zabawie czas szybko mija i tym bardziej cieszymy się, że to właśnie my możemy z wami dzisiaj tutaj być. Mikołaj Sylwan Sienacki oraz... Dawid Azon-Letachowicz. Witajcie, kochani widzowie. Europejskie mistrzostwa. Oj tak, Mistrzowie Europy. Właśnie, idziemy w tę stronę, aczkolwiek, wiecie, to jest bardziej Mistrzowie Europy, ale takiej ligi podwórkowej, tylko że wyżej. W sensie, nie, to są... Dzisiaj, czekaj, bo dzisiaj to rozkminiałem, to jest taka pomiędzy Ekstraklasą i Ligą Mistrzów, to jest Ekstraklasa Mistrzów. Uła! Tak przenosząc okay, czy LEC to jest piłkarski. Czy LEC to jest Liga Mistrzów? Tak, tak, jak najbardziej. No to w takim wypadku witamy was w drugim dniu League of Legendsowej Ekstraklasy, z tej strony Mikołaj. Mistrzów. A, dobra. Oraz Dawid Azon-Letachowicz. Jeszcze raz się kulturalnie przywitamy i myślę, że możemy zerknąć na samym starcie. Oczywiście. Klasycznie są te stałe fragmenty transmisji, czyli zobaczmy, jak wygląda harmonogram, zobaczmy, jak wyglądają grupy i oczywiście to, co nas najbardziej interesuje, czyli gdzie będą grać Polacy, bo to nie tylko Kick Neosurf. Mamy tutaj na EU Masters, ale także pojedyncze osoby w różnych drużynach, jak na przykład Asus ROG Elite. No i właśnie tam mamy naszego drogiego, kochanego Kasztelana. No i tak, w pierwszym meczu mierzący się na SUB, swoją drogą bardzo stali bywalcy, jeżeli chodzi o European Masters w kwestii tego turnieju, ale teraz proszę bardzo, Kick Neosurf od razu już w drugim meczu i będą grali ponownie na PIG eSports. Tutaj faworytem jest na pewno Kick, ale należy uważać, bo mówiliśmy też, że faworytem może być w spotkaniu Wheel of Gaming eSports, a tam jednak tam się podziały rzeczy. Wheel of Gaming miało Icebreakera, na to się nie dało wygrać. Kontra na topie. Nie ma opcji. W sensie ja rozumiem Marcina Lebudę i nie możemy mieć do niego, wiesz. W moment, w którym w drafcie wybierasz kontrę na topa, okej, możesz dokoła tego zagrać, ale kiedy zawodnik jest kontrą na twojego zawodnika, FF. Zdecydowanie. Ale mecz trzeci, nie będzie czasu przerwy dla Kick. Będą musieli od razu z buta wejść w drugą grę, grając na Sector 1. I przypomnijmy sobie, że na tym etapie Kick posiada 2-1. Dwie drużyny z każdej grupy wychodzą wyżej, więc już na tym etapie możemy powiedzieć, że są w całkiem niezłej pozycji, żeby sobie z tym poradzić. Ale właśnie, trzeba też na każdą inną grupę spojrzeć, bo chociażby w grupie A, no Kasztelan jak na razie będzie miał sporo do nadrobienia z Asus ROG. To na pewno wynik 1-2 nie jest zadowalający, będą musieli się pokazać lepiej, na przykład w tym pierwszym spotkaniu na SUB, które wczoraj niestety na tę ekipę właśnie przegrali. Więc trzeba łapać kolejne punkty, trzeba zakwalifikować się na dwóch pierwszych miejscach, żeby później przejść do tej fazy BO5 i zakwalifikować się do głównej fazy turnieju, a tak wygląda grupa B. No i oczywiście też przypominamy, że te European Masters już się odbywają w całkiem zmienionym formacie, w całkiem zmienionej drabince całościowo i teraz w play-inach bardzo mało mamy tych drużyn, powiedzmy, no, z głównych regionów, chciałoby się powiedzieć. Jest o wiele więcej, ewentualnie są po trzeciej drużynie z tych najlepszych. No i właśnie chociażby dlatego mamy też Mad Lions Madrid w grupie C. I mamy także drużynę Kenty, w której znajduje się też Polak. Jeżeli ktoś szuka wszystkich polskich akcentów, to mamy tutaj Kiao, więc moment, w którym będziemy transmitować ich grę Kenty kontra Defuse Kids. Dzisiaj na pewno należy też oglądać i kibicować jednemu ze szkoleniowców tej ekipy. Dokładnie, no ale na sam koniec to, co nas interesuje najbardziej, grupa D. I już teraz jest ajajaj, Polska górą, trzeba by na pewno, bo Kiki na trzecim miejscu, spokojnie, są egzekwy. I na pierwszym, no, jednocześnie. To jest, swoją drogą, że zaznaczyłeś, bo już się skupiłem, stunelowałem na tym drugim, trzecim miejscu. Tak, ale na Wheel of Gaming przegrali, więc jeżeli mieliby wynik 1-1, to oczywiście będzie grana wtedy dogrywka. Tutaj jeszcze się naprawdę wiele, wiele może zadziać, dlatego nie przyzwyczajajmy się do tego, jak to teraz wygląda. Dokładnie. I teraz tak, jeżeli wygra Kick na drużynę Sector 1, to już mamy z buta praktycznie drugie miejsce, już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pewne, ponieważ to będzie oznaczało, że na Sector 1 mamy wynik 2-0, więc no, to będzie jeden z ważniejszych spotkań, ale no, jeżeli chcecie poznać naszą opinię, no każdy mecz tutaj ma po prostu znaczenie, no tak. Bo nie oszukujmy się, wszyscy gdzieś tam dalej w głębi serca wierzymy, że kiedyś uda nam się zobaczyć polski finał. Nie idźmy tutaj. Ja nie odrzucę tego, wiesz co? To są dopiero play-iny i EU Masters będzie trwał jeszcze przez kilka tygodni. O to chodzi. I chcesz być besztany za forsowanie polskiej finału. Szczerze? Mi to nie będzie. Obrzućcie mnie czym macie. Szczerze? Za 20 lat, kiedy już będzie któraś tam, nie wiem, 47. edycja European Masters i wszyscy już będą mówili, jaki polski finał. Super będzie, jak będziemy mieli polską fazę zasadniczą, czy tam polską główną fazę turnieju. To ja dalej będę wtedy, nieważne, ja dalej wtedy będę mówił polski finał. I w końcu się zdarzy. A czy zdarzył się rok temu w Katowicach? był rozgrywany, no nie latem. Wiem.
więc był w Polsce. Można to naciągnąć, prawda, że jednak mieliśmy rację. W Polsce finał U Masters. Ej, Ultraliga, polski finał, ależ na... No wiesz, co chodzi. Na sam koniec, tak, wiesz, tak. Ja będę przy tym... Wiecie dlaczego? Bo to jest tak, że jeżeli na coś czekacie, w coś wierzycie i w końcu się to spełni, kiedy każda inna osoba poza tobą straciła już wiarę, to jest to najprzyjemniejsze uczucie, a zarazem niespodzianka, jaka tylko mogłaby się wam przytrafić. Kibicowałem rok temu w wiośnie i w sumie ciągle tak poniekąd Rogue, więc wiem, jak smakuje pierwsza wygrana. Tak, trochę tak to na pewno, ale tutaj patrzymy na pewno na Kick, właśnie Sektor One, bo Peak Sports w tej grupie póki co na wynik 0-2 i nie zapowiada się na to, żeby mieli aż tak zaskoczyć, prawda, żeby zgarnąć nagle kolejne wygrane, ale nie możemy także tego wykluczyć. Dlatego ciągle trzeba uważnie obserwować tę ekipę, ale szczególnie na Sektor One, prawda, bo nawet jeżeli przegramy na Peak Sports, mamy wtedy 1-1, jasne, ciągle są te dogrywki nisko możliwe. Też przede wszystkim. Na pewno Wheel of Gaming jest teraz rywalem, na którym się trzeba skupić. Oj, tak. I to tak bez uśmiechu. Całkowicie bez uśmiechu, bo mogą się zdarzyć wpadki. Na pewno wierzymy w polską ekipę. Wiele osób mówiło wśród społeczności, ekspertów, że to jest faworyt i tylko moment, w którym nagle się rozluźnisz, może być twoim ostatnim momentem w turnieju, bo mimo tego, że mamy system BO2 troszeczkę rozciągnięty, więcej szans, to nie oznacza, że nie możesz wszystkich tych szans zaprzepaścić. To jest double round robin, to nie jest tak. BO2. Okej. Dawid powiedział, że trzeba podważnie podejść do tego spotkania, ja wiem, że my będziemy teraz obserwowali Asus ROG kontra Esuba, ale no mimo wszystko będziemy się skupiali na Kick, no nie oszukujmy się. To dlatego ja w tym momencie, Delord, ja wiem, że ty oglądasz, chodź tutaj. Do monitora się zbliż, Delord. Wejście Kurkiego i go skalowanie, to nie jest hańba. A co jeżeli to nie będzie... jest hańba. To nie jest żadna hańba, a naprawdę. Co jeżeli zbanują Kurkiego? Azir. Co jeżeli zbanują Azira? Co masz na skalowanie? Kasadin też się skaluje. Kaszczelan, dobrze pamiętam, że grał Urianą wczoraj? Grał Ryzem, to na pewno, ale nie pamiętam dokładnie, czy grał Orianą. Nie, ktoś, nie, Magik. To w grupie D Magician. Ktoś grał Orianką. Tak, to chyba był Magician. I to jest tak, to było na Kick. Tak. No nie siadła wtedy ta Orianka mimo wszystko. Ale to jest też najfajniejsze, wiecie co? Bo to jest tak, my mamy to tutaj... To był build pod Łezkę, pod Liandrys. Kabelek tutaj ten. Patrz. To jest tak, wiecie, my tutaj mamy statystyczki. Dużo tego mamy. No kto czym grał, wszystko wypisane praktycznie. To jest tak wiele regionów, że nie idzie się obyć bez... Ale bez nie, notaty. Bo nie do tego dążę. I my co prawda mamy te karteczki i widzimy, że na przykład pan Kekc, Kekw chyba, grał sobie takim trzy gry, grał sobie Shenem, Setem, Ramblem i Gangplankiem, co nie? Tak. I widzimy to. Ale ja bym się szczerze mówiąc nie zdziwił, gdyby na przykład sobie postanowił wyciągnąć Niko na Górną Aleję. I teraz tak, to nie jest nawet kwestia tego, że zagrał sobie jedną grę Niko i to w ogóle nie chodzi o tego konkretnego gracza. Na European Masters istnieje tendencja do dziania się rzeczy, które normalnie nie miały wiele wspólnego z danymi drużynami. Mhm. Po prostu. European Masters to jest dwie taka... polskie drużyny w finale. Na przykład. To się nie dokładnie. Działo. Dokładnie. Działo się w Ultralidze. Mhm. Masz puszkę Pandory, którą jak otworzysz, to nie zapanujesz nad tym po prostu. I te drafty niekiedy po prostu dla... Wczoraj szczerze nie było aż tylu zaskoczeń, bo w wielu draftach miałeś tych Ornów, miałeś te postacie, które są popularne obecnie, miałeś na Korkim budowane Mana Mune. Mana Mune w sumie po polsku tak bardziej. No ale wiesz, co chodzi? Tak. Klasyka była klasyką. Nie działy się dziwne rzeczy. Ale ja... To jest European Masters? Ja mam otwarty umysł w tym momencie. Ja się nie zdziwię niczym. Nic mnie nie zaskoczy. Okej, pierwsza rzecz, którą chciałbyś zobaczyć w takim razie. Pierwsze zaskoczenie, które chcesz zobaczyć. A taka losowa postać, European tak Masters. Z powietrza mam. Twoje najgłębsze pragnienie League of Legends. O! A w tę stronę idziemy. Może nie w tę stronę idziemy. Ograniczmy to do postaci. No ale co? No, trafcie. Nie wiem, o czym mówiłeś w sensie w tym momencie, ale ja nie ukrywam, że chętnie zobaczyłbym. To nie jest może jakieś szaleństwo, ale... Mikołaj? Tutaj muszę przerwać niestety, bo dostałem właśnie bardzo ważną informację, że mecze zostały przesunięte na godzinę 19 z powodu wywalenia serwerów. To jest pierwszy powód, który wiem i na pewno będziemy wracać z większą ilością informacji, ale póki co przechodzimy na przerwę i wrócimy do was właśnie w okolicach tej godziny. Zostańcie z nami, jeszcze raz przepraszamy i liczymy na to, że zobaczymy się ponownie o 19.
still out of my mind. Got too close, can't deny. Where've you been all my life? It's a sin, love is blind. My flesh made of metal. You about to dance with the devil. You ain't never seen his power. We battle down to the final hour. My flesh made of metal, huh? About to dance with the devil, huh? You ain't never seen his power. We battle right down to the final hour.
just let the good times roll. Operate. You a letter, and those words will tell you I'm better. Would you believe in now? Would you believe in us right now? Would you believe in love? Would you believe in trust right now? Sunshine don't appear in my sky, and I'm tired of wondering why. You got me so gone, you got me so high, baby. You got me so, whoa. Your light
takes a hold of me. Your body takes control of me. Your love lies around my brain. Like, if I was to go to your house, girl, and tell you that I'm feeling down, girl, would you help me up or would you leave me down like that? Leave me down. 'Cause I just wanna know if you're really down like that. Sunshine don't appear in my sky, and I'm tired of wondering why. You got me so gone, you got me so high, baby. You got me so low. Your life takes a hold of me. Your body takes control of me. To the light, just stars now, baby. I'll give you anything you want. I'm sure that pretty soon I'll be your only queen now, baby. I'll give you anything you want. Honey, let us hit the moon. Travel to the light, just stars now, baby. I'll give you anything you want. Yeah. Young love takes a hold of me. Your body takes control of me. Your love lies around my brain. Like, your love takes a hold of me. Your body takes control of me. Trade a heart for heart that will never be whole together. If we trade a heart for heart, then our souls will be lost forever. So I'll never let you go. Never let you go. I'll never let you go. Never let you go.
they don't feel like working. Overthinking, I don't mean to let the pain and hurting. I was main stage with Tiny at a festival. Reality's a fuck, just less than 24 hours pass and I'm back to working. The wage isn't minimum, but when you know your worth is more, you make your own curriculum. Studying the industry, I know you see me killing them. Nice, it felt so real, I had some moments I was living them. Celebrity, civilian, walk amongst the greats that you ignore. The ones relentlessly pursuing every key to every door. It's evergreen and evermore if you're content with living normally. I'm handing in my notice to the world on record formally. Yeah. I know this life is right for me. I know the future's bright for me. Real. I know my teachers lied to me. I do it for the ones that came before and nearly died for me. Recognition, I'm on a mission. Yeah. I'm paying dues, yeah. I'm in position. I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Recognition, I'm on a mission. Yeah. I'm paying dues, yeah. I'm in position. I'm staying up, it's getting late. So I could grow and move. When time is of the essence, then it should improve. True. I had to leave to see what I could do alone. What? And when I get the money, then I'm coming home. Woo. I had to let you go so I could grow and move. Woo. When time is of the essence, then it should improve. Yeah. I had to leave to see what I could do alone. What? And when I get the money, then I'm coming home. Woo. Recognition, I'm on a mission. Yeah. I'm paying dues, yeah. I'm in position. I'm staying up, it's getting late. You're doing good. I'm doing great. Recognition, I'm on a mission. Yeah. I'm paying dues, yeah. I'm in position. I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Cuando yo te vi, sentí que eras para mí. Quiero descubrir y yo no quiero compartir. Tus ojos brillan fuera de tu control. Cuando yo te vi, sentí que eras para mí hoy. Ay, 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 te voy a enseñar, te voy a silenciar fácil. Quédate un rato aquí, muévete así, así. Baila. Está saliendo, es domingo otra vez. Te digo que esta noche no será la última vez. Ay, 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 te voy a enseñar, te voy a silenciar fácil. Quédate un rato aquí, muévete así, así. Bailamos sin parar, bailamos sin parar. Quédate un rato aquí. Así, así. Bailamos sin parar, bailamos.
Tiger out. Campaign, hustle, make a billion. It's all grind and no play. You wanna live, you trade your days away. My cheat codes don't work. Got the grades, but still I'm a store clerk. But I'm fine cause I got plans. Wrote them down on the back of my hands. I strive for all my life without a worthy cause. I work about two thirds till see. Thank you.
yeah. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah. State your name. Big been dope on flame, I just switched the lanes. Damn, he did it again, I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win. LA BB, who we running with? Yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't gotta sell him, Osealis, flawless, broken whips as long as it is foreign. Heard you wanna, cause the yams enormous. What's an ass since she isn't gorgeous? Live my life, last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know when knocking on the door is. Came in, I came in, I came in. Did it like the Porsches. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with? Yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with? Yeah. 2-2-3-3, I'm on 10, 10, 10. Yeah.
Witajcie, to ponownie my, Mikołaj Sylwan-Cienacki oraz... Dawid Azan-Letachowicz. No i właśnie, dziękujemy wam przede wszystkim za waszą cierpliwość, za tę godzinę wyczekiwania. Jednakże, przy tym wszystkim musimy zaznaczyć i przekazać wam tę informację, iż dzisiejsze spotkania European Masters są przełożone z dnia dzisiejszego na jutrzejszy. Dokładnie tak. Po relegacjach Ultraligi, które rozgrywają się od godziny 10, robi je druga ekipa. Będziemy już gotowi, żeby wejść na transmisję EU Masters. Tylko problem jest taki, tak, że nie wiemy do końca, ile relegacje potrwają, prawda? Bo są to dwa spotkania w systemie BO5, więc może być wynik 3-0, 3-1 albo 3-2. Mapy mogą trwać po 40 minut i... Po 20, różnie. Nie mamy do końca ram czasowych, więc musimy być ciągle gotowi. I jutro będziemy was na bieżąco informować z tym, jak wygląda sytuacja w związku z relegacjami EU Masters rozgrywanymi tego samego dnia. Jutro oficjalnie czeka nas wszystkich najbardziej naładowany, napakowany dzień League of Legends w historii polskiej sceny, być może. A to jest prawda, bo możemy mieć na kanale Polsat Games nagle, no może nie 24 godziny, ale tak biorąc pod uwagę, ile może być spotkań, pamiętajmy też, że jutro mogą być dogrywki. W EU Masters. Tak, w EU Masters, więc... Możemy tak posiedzieć przy League of Legends na kanale Polsat Games od 10 do nawet jakiejś pierwszej, drugiej. No to tym jest, bardziej to się cieszymy, wyczyn. Tym bardziej się cieszymy, że nigdzie się wam nie spieszy. 16 godzin lola. Ale będzie... mamy nadzieję, że siedzicie w domach i będziecie mieli czas to oglądać, prawda? Bo no, pamiętajcie, dokładnie, rękawiczki nie bez powodu, więc zostańcie w domach, a nie wychodźcie, jeżeli to nie jest potrzebne. I oczywiście dbajcie o siebie, pamiętajcie. Jak najbardziej. Słuchajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim, tym bardziej się cieszymy, że jutro będziemy wam w stanie zapewnić taką dawkę League of Legends. I to był wspaniały dzień. Super był. Dzisiaj z LOL-em. To prawda. Wszystko poszło po naszej myśli. Polska drużyna nie przegrała ani razu i tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć tę transmisję, więc jeszcze raz dziękujemy serdecznie i miłego wieczoru wam życzymy. Nie wygrała też żadnego, więc wiecie.